Autor wystawy to znany rysownik, karykaturzysta, ilustrator, związany z Papienicami miejscem urodzenia, zamieszkania i twórczości. O twórczości artysty można tak przeczytać w Wikipedii. Rysunki Sławomira Łuczyńskiego cechują się charakterystycznym stylem. Solidne warsztatowe rzemiosło służy rubasznemu, nieco czarnemu, a nawet makabrycznemu humorowi. Nierzadkie są motywy śmierci, starości i choroby, co nie od razu kojarzy się z satyrą. Łuczyński oswaja horror ostateczności i wyzwala śmiech. Innym gatunkiem uprawianym przez rysownika jest satyra obyczajowa, której celem jest polityka, mechanizmy władzy, codzienność małżeństwa, pijaństwo. W nurcie rysunku Łuczyńskiego są też pozostające w pamięci prace przypominające obrazy surrealistów. Sama dzisiejsza wystawa jest elementem benefisu, w ramach którego odbędzie się również koncert pana Lubomira Lichegi i Jacka Urlika. Dzisiejsze wydarzenie odbywa się pod patronatem prezydenta miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza. I teraz prosiłbym pana prezydenta o zabranie głosu i powiedzenie kilku słów. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Najpierw pozwólcie, że zrobimy oficjałkę, a potem będzie już prywatnie. Dobra, możemy tak się umówić? Dobra, to jedziemy z oficjałką. Szanowny pan Sławomir Łuczyński, ikona kultury Pabianic. Tak, to ty, dobra. Cieszę się niezmiernie, że wystawa postscriptum pana autorstwa jest kolejnym, na pewno nie ostatnim, znaczącym wydarzeniem w bogatym życiu twórczym, towarzyskim i społecznym 70-letniego artysty. Przepraszam. Prace są coraz bardziej wyszukane i dojrzałe, niczym wysokogatunkowy trunek. Jako wybitny grafik, karykaturzysta, twórca obrazów i rysunków ma pan imponujący dorobek, o którym świadczą liczne, prestiżowe wystawy w kraju i na świecie, multum nagród, wyróżnień i odznaczeń, niemało publikacji książkowych. Warto przypomnieć także pana działalność opozycyjną w tak zwanym okresie słusznie minionym, kiedy to w sposób sobie właściwy wykazał pan odwagę, determinację i solidarność z ludźmi walczącymi o przemiany demokratyczne. Zawsze nadstawiał pan karku, gdyż satyryczne rysunki niejednokrotnie obnażały rozmaite grzeszki, słabości i przywary, demaskowały prawdziwe motywacje i godziły w dobre samopoczucie publiczności wyrwanej z poobiedniej drzemki. Jednak w miarę upływu czasu obok satyry obyczajowej pojawił się namysł nad sprawami egzystencjalnymi i ostatecznymi, nie pozbawiony wszakże dystansu w formie humoru makabrycznego. Tak to już jest, że żywiołowej radości towarzyszy nieodzowna refleksja. Nawet jeśli krytykuje pan dany stan rzeczy, to nie popada pan w rozpacz czy pogardę, uważając, że podobni do pana bliźni są zdolni do doskonalenia i konsekwentnie bywają znośni mimo swych rozlicznych wad. Jak na ikonę kultury Pabianic przystało, niech otacza pana wciąż rosnące grono sympatyków, entuzjastów i przyjaciół, do których ja także się nieskromnie powiem zaliczam. Gratulując oryginalnych dokonań, dziękuję panu za obecność wśród naszej wspaniałej społeczności. Zgadza się, społeczność, słuchajcie. Moi drodzy, to oficjalnie. Nieoficjalnie muszę ci powiedzieć, po pierwsze, nie ma gdzie zaparkować. Po drugie, wysypaliście się tu jak z tramwaju. A po trzecie, Sławek, ty się, kurczę, nic nie zmieniasz. I powiem wam tak, to wiedziałem, ale wiecie, co dzisiaj zobaczyłem siebie. Ja jestem jednym z tych pięciu, który jest tam w rogu. Odwróćcie się, zobaczcie, tak będę wyglądał za kilka lat. A Sławek cały czas będzie taki piękny i młody. Brawa dla niego. Jeden mnie też ściski i wiele jeszcze tak, na pracy.
Cieszę się, że się udało zrealizować. Dziękujemy bardzo. A teraz, żeby artysta nie musiał się sam chwalić, to parę takich podstawowych zdań, a później już przekażę głos. Bo prace pana Łuczyńskiego prezentowane były na kilkuset wystawach zbiorowych i ponad 130 indywidualnych, a największą kolekcję jego prac ma w swoich zbiorach Muzeum Historii Nowoczesnej w Paryżu. Jego rysunki znajdują się w wielu publikacjach książkowych. Będę szczery, uwaga, świeżo przemalowany, karykaturzyści polscy, polska karykatura portretowa, panorama literatury polskiej XX wieku, śmiech na trudne czasy, satyra konspira, wyciąg ze sypu, zwykłe zadupie, różowa seria, rysunki na poziomie, misz-masz. Rysunki publikowane były m.in. przez Szpilki, Nie, Twój Dobry Humor, Nad Wartą, Karuzelę, Łankorę, Wprost, Przegląd Tygodniowy, Nowe Życie Babianic, magazyn Sezon, Obserwatora w Londynie, Głos Florydy. W 1997 roku wraz z Henrykiem Cebulą, Jackiem Frąckiewiczem i Andrzejem Legusem powołał do życia nieformalną grupę twórczą Czwórka bez Sternika. I wystawa tej grupy też była w naszym muzeum. W przeszłości. Część twórczości artysty, to już pan prezydent wspomniał, była związana z działalnością opozycyjną, z wydawnictwem Pro Patria, a także z rysunkami i linorytami. Był także drukarzem pism podziemnych, CDN, Metod, Trybuna, ulotek i plakatów. Nagrody. Jest pierwszym polskim karykaturzystą, który zdobył 100 nagród w konkursach, ale to była przeszłość, bo obecnie to 84 nagrody w konkursach międzynarodowych i 67 w konkursach krajowych. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, ale tak. Szczególne znaczenie, tak mnie doszły plotki, ma nagroda ERYK, Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury, do której pan Łuczyński w przeszłości należał. To był w 2001 mały ERYK, a w 2002 duży ERYK za całokształt twórczości. Posiada również odznakę Zasłużony Działacz Kultury i Zasłużony dla Kultury Polskiej. To myślę, że tutaj tak gwoli przyzwoitości warto było przypomnieć te wszystkie sukcesy, a teraz już nie przedłużając przekazuję głos autorowi wystawy. No, właściwie to już wszystko powiedziano, prawda? Właściwie nic dla mnie nie zostało. Poza tym, że chciałem podziękować panu dyrektorowi za gościnę. Zresztą w tym był, to było moim marzeniem, ponieważ pierwsza moja wystawa była właśnie tutaj w muzeum. I no i przez te lata tej mojej działalności chciałem takie duże, duże koło i chciałem zakończyć też w muzeum, zamknąć to koło. I dlatego bardzo dziękuję. To znaczy, ja się nie zarzekam, że nie będzie jeszcze wystaw tego, ale jeszcze 3 lata temu nie dawano mi szansy na życie, przynajmniej w Pabieńskim Szpitalu na chirurgii. Ale to jest prawda. Ja się uparłem. Uparłem się, że muszę dociągnąć do tego benefisu. I znalazłem specjalistę w Bełchatowie, który się podjął tego i naprawił mnie. I dzięki temu tutaj jestem. I cieszę się, że mogę spędzić z wami tę dla mnie szczególną chwilę. Dziękuję bardzo, zapraszam do oglądania. Podpowiem tylko, że jak to rysownik gazetowy, w tych moich pracach są zawarte treści. Można czytać te obrazki. Nie wszystkie, ale można czytać te obrazki. Zapraszam do oglądania. Dziękuję jeszcze raz wszystkim. Jeden oddział, to powiedz 2 słowa o moim oddziale.
Powiedz dwa słowa o moim oddziale. Jestem starym gościem na oddziale urologii u pana Krzyżanowskiego, ordynatora Krzyżanowskiego. I właśnie w środę się widzimy ponownie. Ja czasami mam wrażenie, że wychodzę na przepustkę do miasta, szybko, szybko robię wystawę i wracam. Wracam do siebie. Tak jest. Ma nawet specjalną salę. Na to liczę. Gratuluję. I nieprawdą jest, że zakończyłeś 50 obchodzisz i tyle. Wszystko przed tobą. Dzięki. Dzięki serdecznie. Proszę państwa, ten oto zacny beneficjant, tak? Jest od zawsze również wspaniałym instruktorem i pracownikiem w Miejskim Ośrodku Kultury, z czego jesteśmy bardzo dumni i życzymy sobie, Sławku, żeby to trwało jak najdłużej. Dziękujemy ci za wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Thank you.
społeczeństwie, to raczej taki w periodoratywnym znaczeniu, że sukces ma wielu ojców, ale ja jak najbardziej się pod tym podpisuję. Ponieważ na swojej drodze spotkałem wielu wspaniałych ludzi, którzy mi pomogli w życiu. Jedną osobę chciałbym tu Państwu przedstawić, chociaż nie wiem, gdzieś, nie wiem, czy już wyszli. Czy jest Pan Marek Niedźwiecki? Jest Pan Marek Niedźwiecki, zapraszam Pan. Ale starczy. Na fotel proszę. Proszę. A teraz krótka anegdota. Tak jak mówiłem, mój sukces ma wielu ojców, ale takim najbardziej znaczącą osobą w moim życiu było spotkanie z panem Markiem Niedźwieckim. Zaraz Państwu opowiem. To będzie taka jedna krótka anegdota i kończę. Jak przystało na benefis. Będzie muzyka, będzie słowo. Kiedyś tygodnik nad Wartą w Sieradzu ogłosił konkurs na rysunek satyryczny. Kolega przyszedł, bo gdzieś wyczytał w odgłosach chyba, że jest wzmianka, że jest konkurs, żebym coś wysłał. Ja nie bardzo wtedy chciałem jeszcze się otwierać na świat. Ale on wysłał właściwie za mnie, wybrał mi tę pracę i mówi, masz to wysłać. I no, oczywiście wysłałem. Przyszła informacja, że dostałem nagrodę. Pojechałem odebrać do Sieradza. I wtedy spotkałem pana Marka Niedźwickiego. I pamiętam naszą rozmowę. Był jeszcze przy tym Sławek Orlicki, może ktoś z Państwa zna. On uczył w drugim liceum języka polskiego. Tam był wtedy sekretarzem redakcji. I siedzimy w kawiarni, było wręczenie nagród i siedzimy pan Marek, pan Sławek i drugi pan Sławek. I pan Marek się zapytał, proszę? To jest moja wersja, to jest moja wersja. Co ja robię? Zapytał się, co ja robię. A ja powiedziałem, no akurat w tej chwili nic nie robię, ale wiem, co chciałbym robić. A co chciałbyś robić? Chciałbym być redaktorem graficznym w gazecie. I po krótkim zastanowieniu powiedziałeś, to wpadnij za tydzień, przywieź jakieś swoje rzeczy, i zaczynasz pracę. I no i uważam, że wtedy to właśnie no, złapałem Pana Boga za nogi, ponieważ no to było dla mnie jakby przejście na zawodostwo, że już byłem na etacie i od tego datuje moje zawodostwo. Dzięki Panu Markowi. Jestem zaskoczony. Jeszcze jedną krótką... Tyle lat minęło, nigdy mi tego nie mówiłeś. Czekałem na większe audytorium. Nie, jeszcze taka krótka, że niecały rok przepracowałem i dostałem z Kalisza, z Wieży Ciśnień, dostałem informację, że zapraszają mnie na plener. Ja mówię, jeszcze roku nie przepracowałem. Mówię, może... Poproszę o jakiś urlop bezpłatny, tygodniowy, na czas tego urlopu. No, tak się zastanawiałem, no, ale poszedłem do pana Marka i mówię, że ja bardzo chciałbym wziąć urlop, może bezpłatny, bo jeszcze nie przepracowałem roku. On mówi, jaki urlop, jaki urlop? No to ja taki mały się zrobiłem. On mówi, przecież ty jedziesz się dokształcać na plener. Bierz delegację. Proszę Państwa, bardzo mile wspominam ten okres, ponieważ jeszcze miałem styczność z prasą i uważam, że zdążyłem jeszcze pracować wśród profesjonalistów. To teraz
to, co się dzieje w gazetach, no to według mnie to jest inny świat. I na tym zakończę. Także Marku, bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję. Ojciec mojego sukcesu. Ale ten najważniejszy. Czy jest tutaj jeszcze Bożenka Skarżyńska? Razem pracowaliśmy, ona tu była widoczna. Dobra, już nie przedłużam. Chciałem Państwu przedstawić, może nie wszystkim, bo raczej to już starzy znajomi. Jacek Urlik z Pabianic to wiemy, prawda? Przyjechał do nas z Czech. Właśnie nie wiem, jak go przedstawić, czy jako rysownika, czy jako muzyka. Myślę, że się sam przedstawi. Zapytam go w języku czeskim, czy mógłbyś coś powiedzieć zebranym. Ty chciał po czeski? Po polsku? No, ja jestem rysownik z tej kategorii, tak jak Slávek. Robię karikatury, robię cartoons. Ale mówić po polsku to jest tak, jak gdybych ja si robił żarty z polskiego języka. To bardzo przepraszam, nie mogę mówić po polsku. Teraz mówię po czesku. Proszę Państwa, Lubomir Licher. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To ja może jedno słowo też powiem, ponieważ trochę mnie to nawet zaskoczyło, bo my z Lubomirem widzieliśmy się ostatnio 4 lata temu. No wiadomo, była pandemia, inne historie, już nie było tych plenerów takich, które kiedyś były organizowane, na których się naprawdę poznaliśmy, ale o tym powiem później. I muszę się Państwu przyznać, że jak gadaliśmy z Lubomirem przez telefon, kiedy przyjedzie, pisaliśmy maile, ale jak zjawił się już na Dereniowej i przybiliśmy mi się, to naprawdę poczułem prawdziwe, ale takie prawdziwe wzruszenie, które no, nie często się zdarza. Także bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj razem dzisiaj i zagramy do Sławka, bo jest naszym przyjacielem. Dzięki. Mówiąc po czeski czy po polsku? A propos, dzisiaj przy śniadaniu, bo ja bym chciał mówić po czesku, tak jak Lubomir mówi po polsku. I dzisiaj rozkwinialiśmy RZ, samorzet, CH, samoch, ortografię. Wasza gramatyka to jest horror. Okej. Proszę Państwa, jeszcze małą chwilkę zapomniałem o jednej rzeczy najważniejszej. Chciałem przywitać tutaj ludzi z odległych krańców Polski i wymienię teraz miasta, z których przyjechali. Zacznę może od Łodzi, od Warszawy. Przejdziemy na Mazury do Kętrzyna i Reszla. Mamy gości z dalekich Mazur. Była ekipa z Sieradza, jest też przedstawicielka Kalisza, jest też przedstawiciel Krakowa, Rudy Śląskiej, Chorzowa i kopalni z Dobrowym Górniczym. Dziękuję. Jeżeli kogoś pominąłem, to przepraszam. Tutaj jeszcze są ludzie z okolic Pabianic. Sąsiedzi z Żywocin. Zapraszam. I jeszcze raz dziękuję, że im się chciało. Thank you.
rozjęci most, pewien prysłów. Nie miej raczej usyć. Siadł sam do kran draci i serce to popuści. Ja siadł sam do kran draci i serce to popuści. Vždycky přijezdím do Babianic a hotel Urlik je přigotovaný. Je to někde paní vlastnitelka hotelu? Je. Předpokládám, že je. No a v tom hotelu je všechno fajnové, super. Bardzo milé ľudia, zvířata, též milá zvířata. Jejich kot se mnou spí. Už druhou noc mám za sebou. Bardzo spaněla. No, ale droga Deveňová, ta by měla být tak jak poligon, kde armia cvičí. Strašná cesta. Měl byš prezident, tak můžeš to. Lubomír, bys se mohl pomít, cože Deveňový. Co zrobil. No, to bylo tylko také postecknutě. Čuju hobou se jeste nás. Oh,
Asi znáte tu v Polsku. Ale málo kdo zná z vás možná vie, že utopenec je tež jadlo v Čechách. Napevno, tak. Které je vytěhnu z vody a objasných věnkli. Utopenec to jsou také kiełbaski, také grubše serdelky marnované. A to jsme si robili také žarty, že to pochodzi. Tak teraz bude písonka právě o Marty, kdy já będzie nebožník. To slovo u vás v Polsce myslím, že je známý. Nebožník. Je to tak? Google mě to nenabídnu.
No jen se sebou škody, proč se může poští. Ráno mě na lůžku veselou na malej chlapu. Ráno mě na lůžku veselou na malej chlapu. Proč jsem na dám, proč jsem na poští?